Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym TBS-u. W tym TBS-u sobie oczywiście poruszymy temat systemów pracy kierowcy. Jak to wygląda, co się z czym, jak je. Także zapraszam. Transport bez ściemy i lecimy z tematem. A więc tak, jakie mamy systemy pracy? Ale teraz dobre pytanie zadał. Najbardziej popularne u nas w Polsce, bo nie będę mówił za granicą, najbardziej popularne u nas w Polsce to są systemy 2:1, 3:1, od poniedziałku do piątku weekend w domu, 12:4 albo 9:2:3, jakoś tak. Za granicą można też spotkać 3:2, 4:2, 2:2. W Polsce jest to bardzo rzadko spotykane, z tego co się orientuję. Co ty pierdolisz, człowieku? Chodzi o to, że system na przykład 2:2 to jest 2 tygodnie trasa, 2 tygodnie w domu. I to wszyscy wiemy, jest to oczywiste. Ale musimy też wiedzieć jedną rzecz, że w systemie na przykład 2:2, jeżeli jedziemy do Berlina, na zagranicę na przykład, to jeżeli jesteśmy 2 tygodnie w trasie i potem zjeżdżamy, to już ten jeden dzień zjeżdżamy do domu, w domu siedzimy tak naprawdę 12 dni, i 14 dnia jedziemy do Berlina z powrotem, bo mamy, przypuśćmy, 1200-1700 km. Zależy, z jakiego rejonu Polski jesteśmy. Więc to nie jest takie do końca 2:2, tylko bardziej takie 16:12. 16 dni w trasie, 12 dni w domu. Tak to mniej więcej wygląda. 2:1, no to tak samo. 2 tygodnie trasa, tydzień w domu, nie? Z reguły przyjmuje się tak, że tak to się siedzi tak zwane dwa weekendy. Czyli na przykład wyjeżdżasz w poniedziałek, zjeżdżasz za 2 tygodnie w piątek, siedzisz weekend, potem siedzisz od poniedziałku do piątku, siedzisz weekend i w poniedziałek wyjeżdżasz. Ale to też jest kwestia dogadania się. Nie ma zawsze złotej reguły, że wyjeżdżasz wtedy, to wracasz wtedy. Ja na przykład w firmie, jak się dogadywałem z szefem, to dogadywałem się na 2:2. I nie zawsze ten 2:2 wychodzi. To jest oczywiste, bo transport to nie jest tak, jak sobie pójdziecie na produkcję, że robicie 8 godzin i macie finish. Nie. W transporcie jest tak, że na przykład możesz być ugadany, jak ja byłem ugadany z szefem, że jeździmy w systemie 2:1, ale na przykład robię dwa kółka na Sycylię i nie ma szans na przykład, żebym się wyrobił w 2 tygodnie, czyli tylko na przykład zejdzie mi 16 dni, 17 dni i wtedy siedzę sobie tydzień w domu i nie zawsze wrócę w poniedziałek czy tam w piątek, tylko czasami jest tak, że wrócę w środę, to ruszam w czwartek. Taka sytuacja, nie? Coś gimbal mnie nie słucha tutaj. Także wiecie, nie zawsze tak jest. Także musicie sobie zdawać sprawę, że system nie zawsze jest taki, jak się mówi na papierze, czy jak się uzgadnia. Czasami zawsze coś wyjdzie i nie tak. System, który jest jeszcze, to jest tak zwany poniedziałek, piątek, praca, weekend w domu. Powiem wam tak, do tego systemu mam strasznie, ale to strasznie mieszane uczucia. Dlaczego? Dlaczego? Z tego względu, że bardzo często zdarza się, że ludzie wyjeżdżają na przykład w niedzielę, przypuśćmy 22, 21, 19, wracają w piątki na przykład o 17, 18, 19, 20, czasami w sobotę, no szkoda Krzychu, to jest amelinowe! Nie wiem, moi drodzy, co się dzieje, ale stwierdziłem, że postawię normalnie, bo chyba się gimbal przegrzał, mi się wydaje, bo cały gorący. Także ludzie różnie wyjeżdżają i nie zawsze jest tak, że jedziecie w poniedziałek, przypuśćmy o godzinie, nie wiem, 5 rano i wracacie o godzinie w piątek, przypuśćmy o 15. No nie ma tak, tak? Nie oszukujmy się. Niech to nie! Bardzo często jest tak, że się właśnie wraca 18, 19, bo coś się wykrzaczy, czasami się wróci o 15, 16 i czasami też się zdarza, że się wyjedzie w niedzielę. To jest normalne. Panie, idź pan w chuj. No i teraz ktoś może sobie zadać pytanie. Ja miałem takie ostatnio, taką rozkminkę. Jaki system jest lepszy? 2:1, na przykład 2 tygodnie trasa i tydzień dom, czy poniedziałek, piątek, weekend w domu? I o dziwo wychodzi na to, że... Znaczy, i o dziwo wychodzi na to, że system 2:1 jest gorszy niż system od poniedziałku do piątku. What? Z tego względu, że jest jedna prosta zasada. Lepiej być mniej, ale częściej, niż dłużej i rzadziej. Bo teraz weźcie pod uwagę, moi drodzy, jedną rzecz.
jedziecie na 2 tygodnie, 2 tygodnie was nie ma. Wracacie potem w poniedziałek, znaczy w piątek, siedzicie weekend, potem siedzicie cały tydzień i ruszacie w weekend, w piątek na przykład, nie? Bo z reguły tak się wyjeżdża. Chociaż czasami też czwartek, nie zależy jak się z szefem dogadasz. Rzadko kiedy się jedzie w poniedziałek po weekendzie, nie? To jest rzadkość. I policzcie sobie, ile dni tak naprawdę marnujecie. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Piątek to może nie, połowa piątku. To są dni, kiedy siedzicie sami w domu. Emotional damage! Bo wasze żony, dziewczyny, wszyscy są albo znajomi, wszyscy są w pracy, zajmują się jakimiś rzeczami. Znajomi nie wychodzą się napić w tygodniu, nie wychodzą na imprezy, grillów nie ma w tygodniu, zlotów jakichś nie ma w tygodniu, meczy, żadnych atrakcji nie ma w tygodniu. Wszystko z reguły jest w weekend. I teraz popatrzcie sobie, formalnie i tak siedzicie tylko 2 weekendy, a potem znowu 2 tygodnie was nie ma, więc was weekend to mija. A jak jesteście od poniedziałku do piątku w trasie, to robicie jak wszyscy, zjeżdżacie w piątek możecie iść do znajomych, czy coś, czy gdzieś wyjść do baru, czy cokolwiek. Sobotę macie wolną, niedzielę macie wolną, w poniedziałek ruszacie. Także moim zdaniem, jeżeli chodzi o systemy, jeżeli miałbyś na przykład, drogi widzu, wybrać jakiś system, zaczynasz pracę, chcesz wybrać system. Ja mam 3 systemy, które są najlepsze. 4. Poniedziałek, piątek, weekend w domu jest dobry, jeżeli nie masz dzieci, i chcesz, tak jak w moim przypadku, jak ja mam, nie mam dzieci, ale chcę jak najwięcej czasu spędzać ze znajomymi, z żoną, bo ona też pracuje w tygodniu, a w weekend ma wolne. Więc to jest dla mnie najlepszy system. Pod tym względem jak najbardziej. Jeżeli masz dzieci, masz rodzinę, no to wiadomo, że z tymi dziećmi najlepiej jak się będziesz najwięcej widział. Więc w twoim przypadku, jeżeli tak masz, najlepszym systemem będzie system 2x2. Bo mimo tego, że jesteś w trasie 2 tygodnie, wiadomo, pieniądze są troszeczkę mniejsze. Ale jesteś w domu 2 tygodnie i tymi dzieciakami możesz się nacieszyć. Jeżeli dzieciaki są troszeczkę starsze, no to jak najbardziej 2x1 wychodzi spoko. 3x2 też jest spoko. To wszystko zależy od podejścia, ale według mnie najlepszym systemem dla kierowcy jest system 2x2, potem jest 2x1, potem jest poniedziałek, piątek, weekend w domu, 3x2 i 3x1. Bo 3x1, to nie oszukujmy się, to jest długo w trasie. Także no, moi drodzy, ode mnie tyle, krótko zwięźlenie na temat, taki luźna taka pogadanka, bo chcę wyjaśnić każdy temat, jak to wygląda. Niektóre odcinki będą ciekawsze, niektóre mniej ciekawe, ale każdy odcinek będzie o czymś. Następny odcinek będzie bardzo ciekawy, bo następny odcinek... Nice. Bez ściemy. Jak wyglądają umowy? Jak wygląda rzeczywista płaca? Jak jest z tymi dietami? Czy dalej się jeździ od kilometra? I ile tak naprawdę się zarabia? W Polsce i na Zachodzie. Także moi drodzy, dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Jak się podobało, like, łapka w górę. Macie jakieś pomysły na tematy kolejne? Komentujcie. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam, ja Suchy Tracker. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Cześć i siemanko.